Krótkie słowo wstępu co do zmiany serii z Let's Play Minecraft na Let's Play Minecraft Tech It, to to, że mam do was ogromną prośbę i chciałbym, żebyście ją wysłuchali, żebyście jej nie skipali, bo jest naprawdę wielka i nie chciałbym, żeby komuś się stała krzywda za to, że tej prośby nie usłyszał i niechcący jej nie spełnił. Prośba jest taka, żebyście nie pisali mi, co mam robić, jak mam robić i co, jak działa, jakie przedmioty powinienem robić i tak dalej. Bo ja Tekita już dosyć dobrze znam, nie mówię, że znam go świetnie, że umiem wszystko i tak dalej, bo nie, to jest zupełnie nieprawda, bullshit i tak dalej, ale wiem o nim na tyle sporo, że nie potrzebuję takiej pomocy, jakby ją nazwać, samozwańczej. Chciałbym, żebyście mi pomagali, gdy o tą pomoc poproszę, a takie, nie wiem, wiadomości, czy takie komentarze w stylu myszu, zrób to, to się robi tak, tak i tak, chciałbym, żebyście oznaczali jako spam, bo ja tych wiadomości tak naprawdę nie lubię. Nie lubię, gdy ktoś chce mi pomóc na siłę, gdy ja tej pomocy nie potrzebuję. Gdy potrzebuję jakiejś rady czy pomocy w czymś, to zawsze o nią poproszę i nie mam przed tym żadnych zahamowań, ale jeśli ktoś próbuje mi pomóc tak na siłę, to powiem szczerze, mnie to bardziej denerwuje. Ja rozumiem dobre intencje, ale no w moim przypadku to nie działa na plus. Także ogromna prośba, nie róbcie tego. Jeśli widzicie, że ktoś inny to robi, to zgłaszajcie to i ewentualnie odpisujcie takim osobom, że ja prosiłem, żeby tego nie robić, bo domyślam się, że mimo wszystko znajdą się osoby, które albo tego nie usłyszą, bo po prostu przesuną sobie ten pasek odtwarzania, albo na przykład, nie wiem, zaczną oglądać tą serię od któregoś odcinka dopiero. Przepraszam, coś mi gardło dzisiaj siada. A ja nie chciałbym, żeby, tak jak mówię, takie osoby zostały pokrzywdzone na przykład banem za to, że nie mają kompletnej wiedzy po prostu na ten temat, że ja taką prośbę wysunąłem. Także zgłaszam się do wszystkich, którzy mnie w tej chwili wysłuchali, aby robili to, o co poprosiłem. Z góry dziękuję wszystkim i zapraszam już na film. Cześć wszystkim, Myszu z tej strony i witam was w 27. odcinku Let's Play Minecraft, a pierwszym z Tekita. Jak widzicie, mam już sobie stworzony świat. Powiem wam, że trochę go obiegłem, żeby przynajmniej na początku nie mieć takich problemów, że jak pobiegnę gdzieś dalej sobie po coś, to będę miał już takie lag spajki. Czyli krótko mówiąc, trochę go sobie nie chcę całego powiedzieć po angielsku, a nie umiem. Czyli przedładowałem, o, tak będzie po polsku w całości. Czyli po prostu pobiegałem sobie trochę po świecie, żeby on już się potworzył i żebym nie miał przynajmniej na początku jakichś problemów z tym, że świat mi się tworzy i spadają mi klatki. Choć możliwe, że i tak będę je miał. Dobra, ale w każdym razie znalazłem sobie, jak widzicie, miejsce, gdzie mogę się... gdzie mogę się zatrzymać, taki pierwszy obóz, powiedzmy, rozbić. I teraz tak, ja sobie zrobię cięcie i pójdę sobie o tam pozbierać trochę drewna, bo to jest, no w zasadzie w każdym Minecrafcie to wygląda tak samo, więc nie muszę chyba tego pokazywać, a zaoszczędzę trochę czasu i myślę, że film będzie nieco bardziej sensowny, nieco bardziej bogaty w jakąś, nie wiem, konkretną wiedzę. No więc ja idę pozbierać trochę drewna, więc widzimy się za kilka chwil. No, nadeszła noc, ja się zakopałem w jakiejś górce i myślę, że to jest świetny czas, żeby wytłumaczyć niektórym z was, czym jest Tekit, z czym to się je i czego mogą się spodziewać po tej serii, bo mimo, że odpowiedzieliście mi niemalże jednogłośnie, że chcecie Tekita, to jednak wiele osób pytało też, czym Tekit jest, z czym to się je i tak dalej. Także śpieszę z tłumaczeniem. Tekit jest to nic innego jak po prostu bardzo, bardzo zmodowany Minecraft. Jest w nim tyle modów, że nie jestem ich chyba w stanie nawet wszystkich wyliczyć. Obecnie mój Tekit, z tego co widziałem na screenie początkowym, ma włączone 41 modyfikacji.
I podejrzewam, że to i tak nie są wszystkie, jakie są w nim załączone. Jest jeszcze wersja Technic Pack, ale ja zdecydowanie wolę Tekita, Boże, jeszcze sam w swoich myślach gubię. Wolę Tekita i raczej nie będę zmieniał, raczej na pewno nie będę się przerzucał na Technic Packa, bo zwyczajnie mi to nie jest do niczego potrzebne. I czego możecie się spodziewać po tej serii? Albo jeszcze inaczej, co Tekit oferuje? No jak słyszycie sami, oferuje chociażby nowe dźwięki. Jest naprawdę masa nowych przedmiotów. Tutaj je widzicie. I uprzedzam, to nie jest too many items. To nie jest tak, że ja sobie kliknę i dostanę te przedmioty. Nie. To jest coś, co mi się 3 miliardy razy bardziej podoba i dużo bardziej przydaje. I po prostu kocham za to Tekita. Bo to jest coś, co ułatwia mi życie. Kiedyś, jak pierwszy raz odpaliłem Minecrafta, musiałem co chwilę go paskować, wchodzić na wiki, patrzeć, jak się robi killów i tak dalej, aż w końcu to się zakorkowało w mózgu. Ale z Tekitem nie ma tego problemu. Żeby dowiedzieć się, jak się dany przedmiot tworzy, macie tu taką listę, właśnie wystarczy na niego kliknąć i on wam wyświetla, jak dany przedmiot zrobić. Możecie też użyć przycisku U i będziecie wiedzieć... Boże, na czym ja go kliknąłem? Nie wiem. W każdym razie przycisk U pokazuje też, jak... do czego dany przedmiot można używać. Widzicie, tutaj pokazuje, że przedmiot można używać do przepalania na przykład. No jest masa rzeczy, o których... w obecnej chwili nie pamiętam, które Tekit umożliwia, ale myślę, że z czasem, z rozwojem serii, będziemy je sobie nawzajem odkrywać. Jeszcze wyjaśnię. Ja sobie ustawiłem detale prawie na minimum i to nie tylko ze względu na to, żeby osiągnąć większą ilość FPS-ów, choć też nie ukrywam tego. Ja cały czas twierdzę, że mój laptopek no jest bardzo dobry, ale jak gram, jak nagrywam, no to już niestety strasznie dużo traci. Ale to jest 3-letni laptop, także i tak moim zdaniem super się spisuje. Ja na niego nie narzekam, jest bardzo kochany i tak dalej. Ale nie o tym. Co ja miałem? No widzicie, już się pogubiłem. Aha, myślę, że... wielu z was, może nie wielu z was, dobra, nie będę się przemądrzał, powiem, o co mi dokładnie chodzi. Chodzi mi o to, że ja pokochałem Minecrafta właśnie za to, co mi umożliwia teraz Tekit, to znaczy daje mi taką nostalgię, czyli wspomnienia o tym, jak ja poznawałem Minecrafta, jak musiałem się uczyć wszystkiego, choćby właśnie jak się craftuje te najbardziej podstawowe rzeczy. No teraz to dla wszystkich jest banał, każdy wie, jak zrobić kilo, jak zrobić łopatę i tak dalej, ale myślę, że każdy na początku miał jakieś tam swoje problemy i jakiegoś itemu nie mógł wspamiętać tego kształtu w craftingu. I tutaj jest właśnie to samo i to mi się bardzo podoba, bardzo mi się to podoba w Tekicie, za tym strasznie tęskniłem w Minecrafcie. A Tekit właśnie umożliwia mi taką nostalgię. Czy te gnidy już tu łażą, czy nie? Chyba nie. Tym bardziej, że Tekit bardzo ładne mapy oferuje i jak widzicie oferuje, albo i nie widzicie jeszcze, gdzieś to tutaj jest. W każdym razie Tekit oferuje bardzo, bardzo wiele nowych surowców, które mają swoje zastosowania, oferuje dużo nowych rzeczy, maszyn i tak dalej. Także strasznie polecam każdemu chociaż spróbować. Wiem, że nie wszystkim to zacznie działać, bo nie da się ukryć, że sam Minecraft jest dosyć wymagającą pozycją, choć prostą w swej konstrukcji. Ale to wszystko przez platformę, czyli przez Javę. A Tekit jest tak wypchany modami, że jest jeszcze bardziej wymagającą grą, także no wiem, że nie wszystkim może to działać poprawnie i płynnie, ale spróbujcie, bo zabawa jest naprawdę ogromna. Jeśli dobrze bawicie się w Minecrafcie, to Tekit będzie dla was jeszcze lepszą pozycją. Przepraszam, musiałem się napić, bo już mi w gardle wyschło. Dobra, mam jakiś tam węgiel drzewny, jak to mówię.
czy dżengiel wewny nawet. Dawaj wszystko. Dobra, mamy swoją pierwszą jaskinię. Dam radę? O, dam radę, dobra. Może mi się tu nic na głowie nie zrespi. Co jeszcze musicie wiedzieć? Może już nawet nie o samej serii, ale ogólnie o mojej działalności obecnie na YouTubie, to myślę, że czas trochę unormować te moje filmy. Trochę je tak posortować. Dobra, nie, posortować to jest złe określenie, ale unormować myślę, że jest genialne. O co mi chodzi? Mam na myśli, że teraz odcinki będę wypuszczał, postaram się wypuszczać je o stałych porach. To znaczy, jeśli nie będzie odcinka o 10:30, to mam na myśli jakiegokolwiek odcinka, jakiegokolwiek filmu. Jeśli nie będzie jakiegokolwiek filmu o 10:30, to znaczy, że może być, podkreślam, może, a nie musi, może być około 18:00, 19:00. Jeśli wtedy nie będzie, to znaczy, że w danym dniu raczej odcinka nie będzie. Oczywiście mogą zdarzyć się wyjątki, bo wiadomo, no nie nad wszystkim panuje, może się zdarzyć, że będę musiał gdzieś wyjść i nie będę w stanie wrzucić odcinka i powiedzmy, że wrócę i wrzucę go i pojawi się dopiero, nie wiem, strzelam, o 20:00. No takie sytuacje też się mogą zdarzyć, postaram się o nich powiadamiać, ale raczej spodziewajcie się odcinków o 10:30 lub o około 18:00. Myślę, że to jest dużo, dużo łatwiejszy dla was system, bo tak to zdarza się, że ja wrzucę filmik z rana i on zostanie, że tak to ujmę, zakopany przez stos innych youtuberów i wy nawet nie zauważycie, że coś się działo, a tak jak wiecie o której godzinie oczekiwać, to mniej więcej będziecie w stanie wyłapać. Mam nadzieję, że ten frajer mnie nie zobaczy. W ogóle to mógłby się już dzień robić. Oj, nawet się robi. Także jestem za, a nawet przeciw. Oj, dniu, rób się szybciej, rób się. W ogóle nie słyszę, chyba nic mi się na dachu nie zrespiło, co jest plusem. Więc mogę powoli zbierać moje klamoty, bo nie będziemy przecież tu mieszkać. To był tylko taki bunkier mój. Aczkolwiek też nie będę go zakopywał, bo może się okazać, że się przyda. Pyk. No i tak jak mówiłem, Tekkit ma tak ogromną ilość rzeczy dodaną, że nie jestem w stanie ich teraz wymienić, więc wraz z rozwojem serii wszyscy będziemy je sobie poznawać na bieżąco. Jak widzicie, ja tu sobie pododawałem tak zwane waypointy, czyli takie oznaczenia jakichś ciekawszych miejsc. Jest możliwe wywołanie mapki w ogóle, mini mapki. Tylko ona mi się... O! Można mieć mini mapę. Ja jej nie używam, bo nie jest mi do niczego potrzebna. Wystarczą mi w zupełności waypointy. I to już jest dla mnie bardzo dobra rzecz. Żeby zrobić waypoint, należy kliknąć przycisk, na którym jest przecinek. Przynajmniej taka jest domyślna konfiguracja. Pojawia nam się takie coś. Tutaj możemy sobie wpisać nazwę waypointa. Czyli na przykład bunkier. Możemy sobie też dobrać kolorystykę, jaką chcemy. Ja sobie spróbuję dobrać taką kolorystykę dirtu nieco. To jest oczywiście system RGB, czyli red, green, blue. Czyli na podstawie trzech kolorów uzyskujemy inny. Powiedzmy, że taki. Może to nie jest dirt. Na pewno to nie jest dirt, ale będę wiedział już, o co chodzi. I widzicie, tam mam waypoint sporo ropy, czyli wiem, że na przykład tam mi płynie ropa. O, tam też płynie ropa, tam jest jakaś ładna dolinka, tu jest idealna okolica, czyli to sobie oznaczyłem, żeby wiedzieć, gdzie mogę się budować. Dobra, mamy dzień, więc wyjdźmy już z tego bunkru, zróbmy rozpoznanie, czy nic nam tutaj nie wyszło. Dobra, okolica czysta, co mnie cieszy. Teraz musimy wybrać jakieś miejsce na taki bardziej rozbudowany, stały domek, myślę. Nie podoba mi się tylko... O, węgiel, dobra. Węgiel się przyda. Poczekajcie, przyciszę trochę muzykę, bo
Obawiam się, że może być nieco za głośno później. Co mi się nie podoba w Tekkicie, to to, że te dźwięki, które teraz słyszycie, na przykład tego ptaszka, co świergoli, one jakby nie są podpisane pod te domyślne dźwięki, czyli jak ja sobie przyciszę to, to ten ptaszek wydaje mi się, że nie będzie wcale ciszej świergolił, aczkolwiek mogę się mylić, bo ostatnio był update Tekkita, więc możliwe, że to poprawili. O, na dzień dobry mamy lawę, której przyznam się szczerze, wcześniej nie zauważyłem, bo wcześniej jak obiegałem sobie mapę, to biegłem po tej pustyni i zauważyłem tylko właśnie te ciekawe góry i te dziwne takie, jak to się nazywa? Nie monumenty, tylko filary, o, filary ze Stone'a. I co jeszcze? No, Tekkit oferuje po prostu taką moc różnych rzeczy, że zwykły Minecraft wymięka, o. Widzicie, już naprawdę gubię polskie słowa. Z racji tego, że w pracy też często używałem angielskiego i dalej się zdarza, mam wielu znajomych, z którymi porozumiałam się po angielsku, po holendersku, to strasznie zapominam polskiego języka i niestety to może być odczuwalne w moich filmach, ale właśnie między innymi też po to je robię, żeby tego języka całkiem nie zapomnieć. Od razu pewnie pojawią się pytania na ten temat, więc przyznam się, tak myślałem, żeby kręcić też po angielsku, ale jednak póki co ograniczam się do polskiej sceny. Dobra, rozejrzę się. No, jako fajna wysepka. Rozejrzę się tutaj i można by się zastanowić. Od razu mówię, że do dżungli na pewno nie, w dżungli na pewno domku nie będę robił, bo dżungla to jest mój znienawidzony biom, nie lubię go i na pewno nie będę tam żadnego domu robił. To jest świetne miejsce. Tak, to będzie genialne. Tutaj zrobić taki domek, tu szybę walnąć taką wielką. No, to mi się podoba. To będzie nasz pierwsza lokacja. Dobra, nie pierwsza, bo w sumie pierwszą lokacją był ten mój bunkier piękny. To będzie nasza pierwsza lokacja jako tako ogarnięta, o. Niech będzie, że i tak. Dobra, przypłynę tam, bo jak będę tak skakał po tym brzegu, to za godzinę się tam dostanę. O, kolejny nowy dźwięk to jest dźwięk nurkowania. Słyszycie? Słyszy się taki nacisk wody na uszy jakby. Bardzo realistyczne. Węgla nam tu widzę nie zabraknie. Tu jakiś bóg świetlny. Zaraz go naprawimy. Pyk. Dziękuję. Teraz by się trzeba jakoś tam mądrze dostać. Na przykład tędy. Dobra. Trochę terenu popsujemy. Nie będziemy aż tak konserwatywni w tej kwestii. Myślałem, że mi się już tam obsydian potworzył, ale nie. No ale dobra. Tak czy siak mamy lawę na początek, więc nie jest źle. Dobra, teraz muszę... Ta ścianka, muszę sobie oznaczyć. Ta ścianka to jest tam ścianką graniczną, czyli jak ją rozkopię, to będzie dziuła. Czyli dobra. Czyli na razie pójdę tędy, a później tam się będę kopał w bok. Nie mówcie mi, że już tam będą wiercić, moi kochani sąsiedzi. Myślę, że tego waypointa idealna okolica można się już pozbyć. Także przy okazji pokażę wam, jak się pozbywać waypointów. Naciskamy sobie bodajże kropkę. Tak, kropkę. I tutaj mamy waypoint, taką zakładkę. Klikamy na nią i mamy wszystkie waypointy. I teraz klikamy remove. I tutaj klikamy na to keep, ono się zmieni w X. Tam dajemy remove i pozbyliśmy się waypointa.
Dobra, to można zamknąć i jak już mniej więcej się tu okopię, to sobie zrobię nowy waypoint o nazwie domek. W sumie nie wiem, czy nie, myślę, że znowu zrobię cięcie, bo tak jak mówiłem, takie rzeczy, które są normalne w każdym Minecrafcie, to raczej będę pomijał, bo nie ma sensu. Chyba, że będę miał coś ważnego do powiedzenia, do oświadczenia, to się wstrzymam przed tym. Ale póki nie mam, to nie będę tego mówił. Co jest, jeszcze jest fajne w Minecrafcie, boże, w Minecrafcie, w Tekicie, to, że jeśli mam teraz kamienny kill off i zrobię sobie kolejny, to gdy ten zniszczę, to automatycznie do ręki wpada mi następny. To mi się bardzo podoba też, bo to zaoszczędza masę czasu. No więc dobra, ja się tu okopię mniej więcej i wrócę do was, gdy już będę to miał, powiedzmy, że przygotowane. Także do zobaczenia za kilka chwil. Jestem z powrotem. Jak widać, nieco poszerzyłem sobie tutaj tą miejscóweczkę. I teraz postaram się wam pokazać dwie nowe rzeczy, które są warte pokazania. Tylko nie jestem teraz pewien, czy dalej pada, ale chyba tak. Więc zakładając, że dalej pada, to im bardziej się zbliżam do otworu, tym lepiej słychać to, jaka jest pogoda. Słyszę wichurę, o, wiatr gwiżdże i już wiem, że na dworze pada i jest nieciekawie. To jest pierwszy efekt, jaki dodaje Tekkit. Drugi to już o nim wspomniałem, mianowicie widzicie, że ową łopatę, jaką teraz trzymam w ręku, już jest prawie na wyczerpaniu, już prawie się rozwaliła, ale mam drugą. I nie, ona nie musi być tuż nad tą łopatą, mogę ją dać tutaj i to też zadziała. Zauważcie, że jak zniszczę tą łopatę, jak ona padnie w końcu, to automatycznie dostanę tamtą do ręki. Pstryk, widzicie? Zniknęła stąd, pojawiła się tu. Takie rzeczy wam będę tłumaczył w tej serii. Także mam nadzieję, że seria będzie owocna i nie będzie nudna. Nie chciałbym właśnie, żeby kogoś to zanudzało. Chciałbym wam pokazać kilka nowości. To znaczy nowości. Coś, czego w zwykłym Minecrafcie nie ma. No i dobra, no wiecie co, myślę, że to na ten odcinek będzie tyle, ja sobie tą miejscówkę jeszcze ogarnę, jak znajdę coś ciekawego, to na pewno pokażę to w następnym odcinku. Teraz po prostu sobie poszerzę ten teren, trochę w dół go przekopię, bo jest nieco niski, nie chcę mieć domku, w którym będę szerował głową po suficie, także trochę go sobie powiększę i widzimy się w następnym odcinku. Kiedykolwiek powstanie, mam nadzieję, że niedługo. Także dzięki za uwagę, zapraszam was na kolejne odcinki, wyczekujcie ich, tak jak już wspominałem, o 10 lub o 17. Trzymajcie, 18, przepraszam, 18. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam i na razie, hej. A, i postscriptum. Jeszcze, o matko, znowu uderzam w szafkę. Jeszcze jedna ważna informacja, którą chciałbym wam przekazać już w pierwszym odcinku, dotycząca Tekkita, to, że musicie wyplewić z mózgu takie przekonanie, że może być jakiś materiał, który jest nieprzydatny. Nie. W Tekkicie zbierajcie absolutnie wszystko, czyli także dirt, stone, wszystko się może w jakimś celu przydać. Nie ma materiałów nieprzydatnych. Dobra, teraz to naprawdę wszystko. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się i na razie.